Kochani, drodzy mili, chcę przed wami rozwinąć, tak rozwijam tę miarkę, ogromną wiedzę, którą zdobyłem w ciągu swojego życia. Tę wiedzę chcę rozwinąć przede wszystkim przed tymi, którzy pomagają innym ludziom, szczególnie przed lekarzami początkującymi. Chcę was poinformować, że życie jest inne, pacjenci są inni, niż wam się wydaje. Ale powód ku temu jest zupełnie nieznany. I pierwsza rzecz, z którą się zetkniesz, drogi lekarzu, psychologu, drogi pielęgniarzu, to będzie to, że pacjent będzie chciał być mądrzejszy od ciebie w różny sposób. Albo będzie bagatelizował, albo będzie wyolbrzymiał, albo będzie oszukiwał, będzie robił wszystko, jakbyś ty był przeciwnikiem, jakbyś ty stał po drugiej stronie boiska, jakby on grał z tobą w mecz. Albo on wygra swoją chorobą, albo ty wygrasz. Znajdziesz się w sytuacji, gdzie twoim przeciwnikiem jest choroba pacjenta, ale również twoim przeciwnikiem jest pacjent, który postępuje zupełnie nielogicznie. Tak jakby się starał, jakby ten pacjent ręka w rękę razem z chorobą chciał udowodnić, że tego się nie da wyleczyć i nawet będzie o tym przekonany. Szczególnie w przypadku takich chorób jak chociażby, dajmy na to, depresja. Ten pacjent będzie dobrze wiedział, że to, co on myśli, w jaki sposób myśli, o czym myśli, pogarsza jego stan, a on twardo będzie o tym myślał. W przypadku takich chorób jak chociażby cukrzyca, jeżeli twój pacjent jest diabetykiem i dowiedział się, co mu szkodzi i że ma zmienić dietę, to co on zrobi? On tę dietę zmieni. Jak zmieni? On tak ją lekko przekształci. Zamiast dwóch kromek chleba z jedną. Zamiast trzech łyżek cukru wsypie dwie. I dlatego informuję cię, że niezależnie z jaką chorobą będziesz miał do czynienia, jeżeli chcesz, żeby twój pacjent wyszedł z tej choroby, to najprostsza droga jest taka, że pierwsza rzecz, którą masz zrobić, masz przyciągnąć pacjenta na swoją stronę. Bo jeżeli ty mu zaoferujesz najcudowniejszy jadłospis, najcudowniejszą dietę, to on to i tak przekształci w taki sposób, żeby to nie działało. Jeżeli ty mu powiesz, żeby twój cukrzyk nie pił Coca-Coli, to on będzie pił Coca-Colę zero, bo tam cukru nie ma. Mimo że on dobrze wie, że to wzmaga insulinooporność. I już kończę. Chcę cię poinformować, że w kilku następnych filmikach przedstawię ci to, do czego ludzkość doszła przez pokolenia, że należy chorobę spersonifikować, żeby ją zwalczyć. Natomiast pacjenta przyciągnąć na swoją stronę, czyli żeby pacjent stał się dla siebie lekarzem.
pielęgniarzem i opiekunem. I Twoim współpracownikiem, drogi lekarzu. Dlatego życzę Ci dużo dobrego humoru i przyjrzyj się, jak to cudownie działa, jak ta choroba od tysięcy lat była uważana za osobowość, za ducha, za postać. Nie bez powodu. Mimo, że sądzisz inaczej, przyjrzyj się, jak ta teoria świetnie pasuje.